dniu dzisiejszym zainaugurujemy także wspólną akcję polskich kolejarzy reprezentowanych przez Fundację Grupy PKP i środowiska sportowego skupionego wokół drużyny All Stars Jagiellonia Białystok, której celem jest upamiętnienie oraz zaprezentowanie na forum międzynarodowym wybitnych postaci zasłużonych dla walk o wolność i suwerenność Polski. Dziś także przypada druga rocznica nadania dworcowi kolejowemu w Białymstoku imienia właśnie Danuty Siedzikówny Pinki. Naszą uroczystość rozpoczniemy od śpiewania hymnu państwowego. Do hymnu. O zabranie głosu proszę gospodarza dzisiejszego spotkania, pana doktora Rafała Zgorzewskiego. Szanowny panie ministrze, panie wojewodo, panie marszałku, pani prezes, panie komendancie, szanowni państwo prezesi, dyrektorzy, koledzy z All Stars Jagiellonia Białystok, szanowni państwo. 77 lat temu, 28 sierpnia 1946 roku o godzinie 6:15 strzałem w głowę została zamordowana przez komunistycznych oprawców Danuta Siedzikówna Inka. Podporucznik Danuta Siedzikówna Inka, wielka córa Podlasia, urodzona w Guszczewinie koło Narewek w województwie, dzisiejszym województwie podlaskim, która wychowywała się w niezwykle patriotycznej rodzinie. Jej ojciec, leśnik, jeszcze w trakcie studiów na Politechnice w Petersburgu, był zaangażowany w konspirację antycarską. W 1913 roku został zesłany na katorgę. Wrócił do wolnej Polski w 1926 roku, aby ponownie w lutym 1940 roku zostać zesłanym w głąb nieludzkiej ziemi do Związku Sowieckiego, właśnie przez Sowietów. Ostatecznie wyszedł ze Związku Sowieckiego z armią generała Andersa. Nie było mu dane zobaczyć wolnej ojczyzny. Zmarł w Teheranie w 1942 roku. Matka Inki, zaangażowana w konspiracyjne prace Armii Krajowej, aresztowana w 1942 roku przez gestapo po brutalnym śledztwie, została zamordowana w Lasach Białostockich w 1943 roku. Właśnie Inka, 15-letnia dziewczyna, w grudniu 1943 roku złożyła przysięgę w Armii Krajowej, podjęła pracę w konspiracji, potem też przystąpiła do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej osławionego majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Życiorys Inki, tej pięknej dziewczyny, wspaniałej córy Podlasia, jest głęboko wzruszający. Inka jako sanitariuszka, łączniczka, ale też wywiadowczyni była zaangażowana w pracę konspiracji. Potem w sierpniu 1945 roku nie zdecydowała się na skorzystanie z prawa do tak zwanej amnestii. Amnestią można objąć bandytów, a nie żołnierzy niepodległego, wolnego państwa. We wrześniu 1945 roku, po rozwiązaniu przez Łupaszko 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, wróciła, przepraszam, do cywila, do tak zwanego normalnego życia. Potem przeniosła się w okolice Ostródy, gdzie też pracowała w leśniczówce. Następnie podjęła kontakty operacyjne z dawnymi kolegami z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Podjęła ponownie działalność konspiracyjną i warto tutaj zaznaczyć, że na tym nieznanym sobie terenie żołnierzom Łupaszki pomagali właśnie chłopi, których to ta łże władza ludowa ośmieliła się określać mianem przedstawicieli leśnicy, ale też polscy kolejarze z polskich kolei państwowych. Inka została aresztowana w lipcu 1946 roku, następnie w sierpniu 1946 roku skazana przez tak zwany Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku podwójnie na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych, przepadek mienia, infamię, ale też za posiadanie broni na 15 lat pozbawienia wolności. Inka nie zgodziła się i nie zdradziła swoich kolegów Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, jego żołnierzy. Nie zgodziła się też na współpracę z aparatem bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa. Inka
odmówiła również podpisania jakby wniosku przygotowanego przez radcę prawnego, przez adwokata o prawo łaski do towarzystwa Bolesława Bieruta. Ostatecznie została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku o godzinie 6:15. Inka dla nas, kolejarzy, ale też dla wszystkich Państwa, nie mam co do tego wątpliwości, może i powinna być wzorem nie tylko cnót i patriotyzmu, wielkiego miłowania ojczyzny, ale też przykładem do naśladowania. Dla nas, polskich kolejarzy, dla grupy PKP, dla PKP, dla Fundacji PKP, to, że Inka jest patronem naszego dworca, jest powodem do wielkiej, nieskrywanej radości i dumy. Zakończę, Szanowni Państwo, swoje wystąpienie w taki oto sposób, jeszcze zwracając może uwagę na to, że droga często bardzo zaczyna się na dworcu kolejowym, właśnie z dworca kolejowego. Zawodnice All Stars Jagiellonia Białystok rozpoczynają akcję Rozsławianie Polskich Bohaterów, której celem będzie promocja polskich bohaterów w międzynarodowym środowisku sportowym. Droga Inki zakończyła się w Gdańsku. Tam została zamordowana, ale ostatnie słowa, które wypowiedziała, są to słowa, które, jak głęboko ufam, są bardzo ważne dla nas wszystkich. I nimi pozwolę sobie zakończyć swoje wystąpienie. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękujemy, panie prezesie. O zabranie głosu poproszę pana ministra Adama Andruszkiewicza, współinicjatora, jak powiedziałem, nadania imienia dworcowi kolejowemu w Białymstoku imienia Danuty Siedzikówny Inki. Szanowny panie wojewodo, panie marszałku, państwo samorządowcy, panie prezesie, jako gospodarzu szanowny także tego wydarzenia, drodzy członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wszyscy państwo tutaj zgromadzeni, pani prezes, państwo dziennikarzom, już dziękujemy państwu za dzisiejsze przybycie. Nasi koledzy z All Stars Jagiellonia Białystok, którzy są także inicjatorami tego dzisiejszego wydarzenia. Szanowni państwo, to jest niezwykle ważne, że spotykamy się w tym symbolicznym dla nas wszystkich miejscu. W miejscu, gdzie rzeczywiście, jak powiedział pan prezes Rafał Zgorzelski, w takim pięknym rysie historycznym, w miejscu, któremu patronuje nasza bohaterka, Inka. Młoda dziewczyna, kiedy rozmawialiśmy, pamiętam, z zarządem Polskich Kolei Państwowych, żeby nadać właśnie patrona dla dworca Białymstoku, to tutaj praktycznie nie było żadnych innych dyskusji, żadnych innych sporów. Dla nas wszystkich było to zrozumiałe i logiczne, że ta piękna młoda dziewczyna, która wtedy poświęciła swoje życie dla Polski, tak to trzeba powiedzieć wprost, poświęciła swoje życie Polsce, że ona jako właśnie nasza krajanka, jako mieszkanka Podlasia powinna być tą postacią, której te piękne tutaj po pierwsze w formie tablicy zawiśnie na dworcu kolejowym i będzie przypominać wszystkim przyjeżdżającym oraz wyjeżdżającym z Białegostoku, że tak wspaniałą kartę województwo podlaskie w historii Polski właśnie zapisało. Tak wspaniałą kartę patriotyczną, kartę, którą można pokazywać młodym pokoleniu i na tym nam zależy. Z panią redaktor z Radia Białystok, z którą rozmawiałem, to właśnie to najmocniej brzmiało w tej rozmowie, że Inka powinna być wzorem i autorytetem dla młodego pokolenia, które się w Polsce rośnie. To była także młoda dziewczyna, która z pewnością także chciała cieszyć się życiem, tak? Chciała żyć, kochać, być kochaną, chciała z pewnością spędzać wolne dni na jakichś rozrywkach, zabawach, co jest naturalne dla nastolatków, dla nas wszystkich, tak? Ale ona przede wszystkim kochała Polskę i Polskę na końcu wybrała, za co zapłaciła najwyższą cenę. I dla nas wszystkich jest wzorem, dla nas jest bohaterką, dzięki właśnie temu, że tutaj się spotykamy, możemy ją wspominać. Ja bardzo dziękuję naszym kolegom, naszym przyjaciołom z Jagiellonii Białystok, no, którzy, można powiedzieć, przecież, no, mówiąc wprost, tak po przyjacielsku, to są nasze gwiazdy lokalne tutaj podlaskie, których kiedyś były podziwiane w całej Polsce, reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Dziękuję za to, panowie, że tak wspaniałą inicjatywę podejmujecie, że jedziecie właśnie z Inką w świat, że chcecie ją pokazywać, że chcecie w ten sposób sławić Polskę, ponieważ to jest niezwykle ważne, żeby Polska była kojarzona właśnie z patriotyzmem, z tego jesteśmy dumni, z tej tradycji Bóg, honor, ojczyzna. Tę tradycję dzisiaj wielu chce odrzucić, wielu chce podeptać, natomiast my absolutnie działamy w drugą stronę, tak? Uważamy, że na tym fundamencie siła Polski została zbudowana. Cieszę się z tego, że właśnie nasz dworzec w Białymstoku nosi imię Inki, ale cieszę się z tego i także tutaj serdeczne podziękowania dla Polskich Kolei Państwowych, że ten dworzec pięknieje. To także jest bardzo ważne dla mieszkańców naszego województwa, dla mieszkańców Białegostoku. Z jednej strony mamy dworzec ze wspaniałym patronem, z drugiej strony jest modernizowany sukcesywnie tak, żeby rzeczywiście tutaj były, no, te takie najwyższe standardy, które obowiązują w cywilizowanym świecie. Także za to bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, i mam nadzieję, że będziemy pamiętać regularnie o tej wspaniałej właśnie wydarzeniu, które tutaj się odbywa, o tej rocznicy naszej wspaniałej bohaterce. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, panie ministrze.
O zabranie głosu poproszę panią Katarzynę Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP. Szanowny panie ministrze, szanowny panie marszałku, panie wojewodo, panie prezesie, panie komendancie, szanowni państwo. Powiem ci mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Są to słowa, które znają chyba wszyscy z nas. Są to słowa, w których zawarte jest wszystko. Inka była dla nas i jest wzorem do naśladowania, dla nas, dla kolejarzy. W czasie wybuchu II wojny światowej kolejarzy również zachowali się jak trzeba, udaremniając chociażby akcję Niemców. Mam na myśli tutaj wybuch mostów czeskich. W latach 80. kolejarze walczyli o prawa robotników w Lublinie, we Wrocławiu. Aktualnie kolejarze zachowują się również jak trzeba. Wspierają Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, przed napaścią Rosjan. Mam nadzieję, że nieprędko albo nigdy nie staniemy przed tym wyzwaniem, nie będziemy musieli weryfikować naszej postawy i tych słów. Natomiast zapewniam i głęboko w to wierzę, że jako kolejarze, jeśli przyjdzie ta godzina, w której będziemy sprawdzani i dobro naszej ukochanej Polski będzie zagrożone, zachowamy się jak trzeba. Dziękuję. Dziękuję pani prezes. Teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela All Stars Jagiellonia Białystok, pana Marka Witko. Też nam powiedział o akcji. Witam serdecznie wszystkich. No, ja tak naprawdę nie będę ładnie przemawiał jak tu przede mną. Ja zawsze przemawiałem nogami na boisku. Ale przede wszystkim my jako drużyna cieszymy się, że taka inicjatywa powstała. Mamy fajną grupę ludzi, którzy grają w piłkę, bawią się tą piłką, ale też myślimy o innych. Tak? Jesteśmy zaangażowani w różne akcje charytatywne i ta fundacja grupy PKP, nasza drużyna, myślę, że to jest coś pięknego, rozsławia polskich bohaterów. Ja też wychowywałem się właśnie w takim duchu Bóg, honor, ojczyzna i myślę, że trzeba o tym zacząć znowu mówić dla polskiej młodzieży, że może właśnie przez sport, przez takie inicjatywy przypominać, co jest w życiu najważniejsze, że mieliśmy takich bohaterów, tak jak wszyscy tu mówili, 17 lat, a myślenie zupełnie inne o Polsce, nie o sobie. Dzisiaj pokolenie, myślę, młodych ludzi to najpierw myśli o sobie, tak? Więc ta inicjatywa nas bardzo cieszy. Ja angażuję się w wiele też takich spotkań czy inicjatyw charytatywnych, ale tak jak powiedziałem wcześniej, bawimy się do piłki, gramy, ale też myślimy o innych i tylko tyle. Cieszymy się, że ta inicjatywa jest, że będziemy rozsławiać tych polskich bohaterów i mam nadzieję, że młode pokolenie będzie brało przykład. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My też życzymy All Stars Białystok sukcesów na międzynarodowych zawodach. Inka była córą Podlasia. Proszę o zabranie głosu wojewodę podlaskiego, pana Bogdana Paszkowskiego. Panie ministrze, panie marszałku, szanowni przedstawiciele kolei i przedstawiciele środowiska piłkarskiego klubu sportowego Jagiellonia, który też ma bardzo bogate i patriotyczne tradycje, wszyscy tutaj obecni. Cóż mogę dodać do tej pięknej inicjatywy, do tego miejsca, do tej okoliczności, która nas dzisiaj sprowadziła, abyśmy uczcili pamięć polskiej bohaterki Danuty Siedzikówny, Inki, która tak tragicznie, jej żywot został przerwany, bo służyła naszemu narodowi, służyła Polsce, a żyła w bardzo złych dla naszego kraju czasach, w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po niej, albowiem w tym okresie wszyscy polscy patrioci stawali przed bardzo trudnymi wyborami, jeżeli chcieli służyć w sprawie niepodległości i wolności naszej ojczyzny. Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą inicjatywę, ale zacznę oczywiście od tej inicjatywy, która jest tutaj zmaterializowana w nazwie dworca i w tej pięknej tablicy. I można powiedzieć, że taką rzuconą w
łatkę między tą tablicą, która jest z drugiej strony dworca, która odnosi się i do wizyty, i do postaci Józefa Piłsudskiego, który był twórcą, współtwórcą polskiej niepodległości. Mieliśmy może odzyskiwać w 1918 roku, a później musieliśmy ją chronić i utrwalać, chociażby obchodzoną w tym miesiącu przecież rocznicę Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej. I dzisiaj mamy uroczystość związaną z Inką, która jest taką piękną reprezentantką tego młodego, bardzo młodego pokolenia ludzi oddanych Polsce, polskiemu patriotyzmowi. I oczywiście z jednej strony była to postać wyjątkowa, ale i również takich postaci można by było przytaczać bardzo wiele, bardzo młodych ludzi, którzy ginęli w sprawie wolności, czy walcząc z okupantem niemieckim, czy sowieckim, czy czasami walcząc tak jak Inka, przecież może nie bezpośrednio z okupantem niemieckim, choć była przecież uczestniczką konspiracji jakowskiej w tamtym czasie. Zresztą wspominamy dzisiaj również tą piękną rodzinę państwa Siedzików, ojca, matkę, dwie siostry przecież, które również uczestniczyły, siostry Danuty, które uczestniczyły w konspiracji jakowskiej. I mam taką nadzieję i takie przekonanie, że tak jak pamięć o żołnierzach wyklętych po odzyskaniu naszej niepodległości zostawała wydobyta dzięki przede wszystkim przed rokiem, powiedzmy, czy przed rokiem utworzenia, kiedy utworzono Instytut Pamięci Narodowej, przy środowiska różne społeczne, bo taka była przecież zasada. Także dzisiaj, dzięki również inicjatywie środowiska piłkarskiego, tutaj klubu Jagiellonia, ona będzie uzyskiwać nową nośność, bo myślę, że tak jak wiele akcji robiło środowisko kibicowskie czy piłkarskie w zakresie przywiązania do polskiej tradycji patriotycznej, swoje jak największe odbicie w postawach polskiej młodzieży, bo przecież o to chodzi, żeby ta piękna postawa patriotyczna oddania Polsce była przenoszona na kolejne pokolenia, by ta... O czym świadczą liczne miejsca w przestrzeni publicznej naszego miasta z nią związane. I tak pokrótce chciałem przypomnieć historię tych upamiętnień. Jeszcze przed wprowadzeniem w życie ustawy dekomunizacyjnej młodzież z osiedla Jałszówka przeprowadziła taką jakby społeczną akcję zdekomunizowania dwóch ulic na tym osiedlu, które miały komunistycznych patronów. I oni po prostu chodząc od domu do domu, zbierając podpisy tych mieszkańców, bo wtedy jeszcze zmiana nazwy ulicy, no koszty z tym związane spoczywały po stronie mieszkańców, zebrali podpisy za tym, aby te ulice miały patronów Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, oraz Danuty Siedzikówny Inki. To była pierwsza taka właśnie akcja, kiedy Danuta Siedzikówna jako patron ulicy pojawia się w przestrzeni publicznej naszego miasta. Następnie w 2015 roku został złożony przez Fundację Patria Mater wniosek do budżetu obywatelskiego na budowę pomnika Danuty Siedzikówny Inki. I jak Państwo doskonale wiecie, ten pomnik został wybudowany. Uzyskał ten projekt ogromne poparcie wśród mieszkańców i pomnik znajduje się w parku Plandy na skwerze. Dobra, to jest
Szanowni Państwo. Mieczysław Korzeniewski, prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, okręg Białystok. Reprezentujemy dzisiaj w małej delegacji nasz związek na tejże uroczystości. Wprawdzie Inka była żołnierzem w pionie Kołakowskim, ale czcimy wszystkich bohaterów, którzy walczyli o tą suwerenną, wolną Polskę dla nas, tak samo jak i dla wszystkich, myślę, dużonych Polaków. Inka jest wielkim bohaterem. Dzisiaj jest druga rocznica umieszczenia tejże tablicy nazwania dworca imieniem Inki. Takie wydarzenia traktujemy, tak mówiąc przenośnie, jako otrząsanie, oczyszczanie historii, otrząsanie tego komunistycznego, błota komunistycznego kurzu, którym odbyła się historia Polski. Więc wiele jest takich wydarzeń, zarówno z nimi związanych, jak i też z innymi bohaterami. Wszystkie w podobny sposób traktujemy. Uważamy, że jest to taki akt sprawiedliwości wobec tych, którzy życie oddali, którzy zdrowie stracili, którzy pokazali, jak należy kochać ojczyznę. Uczestniczymy w tym właśnie zbiorowym akcie, zarówno czy to organizowanym przez naszą organizację, jak też i przez inne organizacje, i chwała dzisiaj akurat Polskim Kolejom Państwowym, środowiskom kibicowskim, które panu Andruszkiewiczowi, ministrowi, którzy są inicjatorami tejże uroczystości.